Marta, humanistka lubiąca języki obce i podróże. Marcin, ścisłowiec z chemicznym zacięciem. Patrycja, iremik w akcji. Ona niepozorna, ale od dzieciństwa lubiąca broń i rywalizację. On, urodzony przywódca i strateg. O, a to Kamil. Do niego jeszcze wrócimy. Różne charaktery, różne pasje, co jednak łączy piątkę naszych bohaterów? Przede wszystkim to, że każdy z nich może rozwijać swoje zainteresowania w jednym miejscu. W Zespole Szkół Ogólnokształcących imienia Jana Pawła II w Pawłowicach. Nauka języka angielskiego, zdecydowanie ulubionego przedmiotu Marty, jeszcze nigdy nie była tak przyjemna. A to dzięki specjalnie wyposażonej sali. Marta, jako miłośniczka podróży, uczestniczy w działającym tu kole europejskim, które oferuje szeroki program wymian uczniowskich do innych krajów. Marcin, ścisły umysł, woli skupić się na tym, co lubi najbardziej. Na odkrywaniu świata chemii poprzez doświadczenia i eksperymenty, w czym pomagają mu spotkania i wspólna praca z naukowcami. Zajęcia w klasie wojskowo-obronnej to nie tylko ćwiczenia teoretyczne, ale i zajęcia w terenie, poznawanie sprzętu wojskowego, wyjścia na strzelnice oraz obozy przystosowania obronnego. To również dobra zabawa, ale też nauka odpowiedzialności, także za innych. W myśl zasady, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Kamil. Zaciekawienie górnictwem miał we krwi. Przyszły technik górnictwa podziemnego, teorii uczy się w specjalnie przystosowanych do tego salach. A praktykę odbywa w sztolni szkoleniowej na terenie współpracującej ze szkołą kopalni Pniówek. Dodatkowo dzięki gminie Pawłowice nasi uczniowie mogą skorzystać z kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Między innymi basenu czy sali gimnastycznej. Oraz nowoczesnej biblioteki gminnej. Przekonacie się, że to najlepszy możliwy wybór szkoły średniej. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową.